W zalewie informacji, jakie często trudno przejąć. Wobec tragedii spadających na świat każdego dnia. W rzeczywistości coraz bardziej wrogiej prawdzie i życiu. W tej ciemnej dolinie, którą kroczy współczesny człowiek, nadzieję niesie świadomość, że on prawdziwie zmartwychwstał. O czym w wielkanocny poniedziałek będzie przypominał Ekspres Republiki. Rafał Patera, ruszamy z nadzieją. Kościół katolicki obchodzi poniedziałek wielkanocny. To drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W polskiej tradycji to także śmigus dyngus, czyli lany poniedziałek. Koniec zerowego VAT-u na niektóre produkty żywnościowe. Od 1 kwietnia wraca 5% stawka podatku, co oznacza, że w sklepach może być drożej. Kilkanaście osób poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu, do którego doszło w poniedziałek wielkanocny w Tychach. Do szpitala z poważniejszymi obrażeniami trafiło 7 osób, w tym 2 dzieci. Czerwona kartka dla Erdoğana. Wszystko wskazuje na to, że w lokalnych wyborach w Turcji zdecydowanie wygrała opozycja. Zwyciężyła w największych miastach Stambule i Ankarze. Zaczynamy od tragicznych informacji z południa kraju. 3 osoby, 2 dorosłe i dziecko zginęły przygniecione przez drzewo w parku w Rabce-Zdroju. Wcześniej w podobnych okolicznościach w Zakopanem. W 2 osobnych wypadkach zginęły 2 osoby, 23-letnia kobieta i 9-letni chłopiec. Wszystko z powodu huraganowego wiatru. Zostańcie w domach, apeluje zakopiańska policja. Silne porywy wiatru w Tatrach i na Podhalu. W Zakopanem drzewo przewróciło się na samochód, którym podróżowały 2 osoby. Jedna z pasażerek mimo reanimacji zmarła. W stolicy Tatr drzewo przygniotło także dziecko. Chłopiec w bardzo ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Niestety nie udało się go uratować. Silne porywy wiatru doprowadziły również do zerwania dachu na jednym z hoteli. Na chodnikach i ulicach widać połamane gałęzie, a w dolinach połamane drzewa. Z powodu skrajnych warunków pogodowych odwołano zawody na starym sprzęcie narciarskim o wielkanocne jajo na Polanie Kalatówki. Tatrzański Park Narodowy odradza wszelkie wyjścia w Tatry. Nie kursują wozy konne do Morskiego Oka. Wielkanocny poniedziałek, drugi dzień radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. Papież Franciszek odmówił na placu Świętego Piotra modlitwę Regina Celi. W polskiej tradycji to także lany poniedziałek, czyli popularny śmigus dyngus. Dziś obchodzony jest drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W Watykanie na placu Świętego Piotra papież Franciszek spotkał się z wiernymi i odmówił Regina Celi. Regina Celi to specjalna modlitwa, która odmawiana jest w okresie wielkanocnym zamiast modlitwy Anioł Pański. Jezus rozerwał ciemności grobu i żyje na zawsze. Jego obecność może wszystko wypełnić światłem. Z nim każdy dzień staje się etapem wiecznej drogi. Każdy dziś może mieć nadzieję na jutro, każdy koniec na nowy początek. Każda chwila jest rzutowana poza granice czasu, ku wieczności. W kościele katolickim Wielkanoc to fundament wiary, symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. Przypomniał o tym w swoim świątecznym orędziu arcybiskup Tadeusz Wojda. Dla wierzących w Chrystusa największą prawdą jest Jego zmartwychwstanie, które odbiera śmierć ostatnie słowo i otwiera perspektywy życia wiecznego. Święty Paweł Apostoł, komentując tę prawdę, stwierdza, że próżna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. W Polsce w poniedziałek wielkanocny tradycyjnie mamy śmigus dyngus. To tradycja polewania się wodą jako symbol oczyszczenia z chorób i grzechu. Ale to szczególnie panie powinny mieć się dziś na baczności, ponieważ w ich wypadku oblanie wodą przez panów oznacza wyrażenie ich zainteresowania i uczuć. Ceny owoców, nabiału, mięs, pieczywa w górę. Od dzisiaj wraca 5% stawka VAT na żywność. Polacy zapłacą więcej za codzienne zakupy spożywcze, a ekonomiści alarmują, że zmiany najmocniej dotkną najuboższych. Z końcem marca wygasła zerowa stawka VAT na żywność wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wbrew przedwyborczym zapowiedziom ekipa Donalda Tuska postanowiła sięgnąć do kieszeni Polaków. W efekcie za codzienne zakupy przeciętna polska rodzina zapłaci nawet 120 zł więcej miesięcznie. Niby ta inflacja spadła i rząd stwierdził, że już jest dobrze, ale to nie jest tak do końca, bo ta inflacja przez to, że VAT wzrośnie, będzie wzrosła. I my, jako konsumenci, odczujemy to w kolejnych miesiącach. Ekonomiści nie mają wątpliwości, kto najbardziej odczuje wzrost cen podstawowych produktów żywnościowych. Gospodarstwa domowe, te uboższe właściwie, no to są miliony gospodarstw domowych, bo ich średnie dochody są bardzo niskie. W dodatku, że wiele z tych gospodarstw obciążona jest kredytami hipotecznymi, a stopy procentowe są bardzo wysokie. Podwyżka VAT-u to nie jedyna zmiana, która wchodzi w życie z początkiem kwietnia. Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez minister edukacji Barbarę Nowacką, nauczyciele nie będą mogli zadawać pisemnych prac domowych dzieciom z pierwszych 3 klas szkoły podstawowej. Z kolei prace wykonane przez uczniów starszych klas nie będą podlegały ocenie.
Wielkanocny poniedziałek na zawsze zapamiętają mieszkańcy przy ulicy Darwina w Tychach, gdzie doszło nad ranem do wybuchu gazu. 7 osób wymagało hospitalizacji. Gaz eksplodował w jednym z mieszkań na parterze budynku. W akcji ratowniczej pracowało ponad 50 strażaków i specjalistyczna grupa ratownicza z Jastrzębia-Zdroju. Ewakuowano około 20 mieszkańców tego budynku, z czego 7 wymagało hospitalizacji. Jeden z poszkodowanych jest w stanie ciężkim. Nie wiadomo, czy blok będzie nadawał się do dalszego użytkowania. Dzisiaj mieszkańcy pod nadzorem strażaków mogli jedynie zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy, a miasto zapewniło schronienie w ośrodku interwencji kryzysowej. Wystartowała policyjna akcja Jednośladem bezpiecznie do celu. Jest to ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do motocyklistów, motorowerzystów, rowerzystów i kierujących hulajnogami elektrycznymi. Policja przypomina i uświadamia prowadzących jednoślady o zagrożeniach oraz promuje właściwe zachowania wobec innych uczestników ruchu. Pamiętajmy, że pojazdów dwukołowych na naszych drogach jest coraz więcej, a kierujące nimi osoby są też niepełnoletnie. Każdy uczestnik wypadku drogowego narażony jest na znaczne niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Akcja potrwa do 20 czerwca. Na odmianę naszego losu nie ma co czekać z założonymi rękami. Na spotkanie szczęścia warto jechać ekspresem Republiki. Na jakich stacjach się jeszcze zatrzymamy? Popatrzmy. Załamanie pogody w Chinach. W wielu prowincjach od kilku dni pada gęsty deszcz i grad. Wydano ostrzeżenia pogodowe. W ekspresie Republiki zajrzymy do gdańskiego zoo na śniadanie wielkanocne lwów. Wydaje się, że to dieta jajeczna, ale tylko pozornie. Real Madryt nie zwalnia tempa. Królewscy wygrali z Athletic Bilbao 2-0 i wciąż prowadzą w La Lidze. Partia Recep'a Tayyip'a Erdogana przegrywa wybory samorządowe w Turcji. Opozycyjna Republikańska Partia Ludowa triumfowała w 5 największych miastach. Prestiżowym sukcesem jest także utrzymanie przez nią władzy w sercu tureckiego państwa, czyli 16-milionowym Stambule. Opozycyjna Republikańska Partia Ludowa odniosła zwycięstwo w 5 największych miastach kraju. Media mówią o przełomowej wygranej. Dziś wyborcy zdecydowali się zmienić 22-letni obraz Turcji i otworzyć drzwi do nowego klimatu politycznego w naszym kraju. Prezydent Turcji i przywódca Partii Sprawiedliwości i Rozwoju Recep Tayyip Erdoğan stwierdził, że wynik wyborów to punkt zwrotny dla jego obozu. Z otwartym sercem przeanalizujemy wyniki wyborów z 31 marca w naszej partii i odważnie podejmiemy samokrytykę. Niepełne wyniki wyborów pokazują nam, że doświadczymy utraty pozycji w administracji lokalnej w całym kraju. Oczywiście omówimy przyczyny tego spadku. Różnica między Republikańską Partią Ludową a Partią Sprawiedliwości i Rozwoju wyniosła nieco ponad 2 punkty procentowe. Zdaniem ekspertów do porażki partii Erdoğana w wyborach przyczyniły się drastycznie rosnące koszty życia. Średnioroczna inflacja w Turcji w lutym wyniosła około 67%. Antyrządowe protesty w Izraelu. Tłum ludzi w Jerozolimie zablokował autostradę Begin Boulevard. Protestujący wzywają premiera Benjamina Netanyahu do rezygnacji i rozpisania nowych wyborów. Powodem jest brak poczucia bezpieczeństwa po październikowym ataku Hamasu, opóźnienie negocjacji w sprawie uwolnienia przetrzymywanych w Strefie Gazy zakładników, ale także decyzja rządu o zwolnieniu ortodoksyjnych Żydów z pełnienia obowiązkowej służby wojskowej. Policja do tłumienia protestów użyła armatek wodnych. W USA rozpoczęła się rozbiórka mostu w Baltimore, który runął do rzeki po tym, jak uderzył w niego kontenerowiec. Zginęło 6 osób. Zdaniem śledczych pod tonami gruzu i metalu mogą być uwięzione kolejne ciała. Problemem jest nie tylko dostęp do poszkodowanych, ale także wydobycie ładunku, który znajdował się na kontenerowcu. Lokalne władze twierdzą, że na pokładzie statku znajduje się 56 kontenerów zawierających substancje toksyczne. Administracja Bidena przekazała wstępną pomoc w wysokości $60 milionów. Port jest na razie zamknięty. Get your tickets out. We'll start things off tonight with 33. Right after that, America, we have 13. Ostatnie z losowań w grze Powerball w Stanach Zjednoczonych nie wyłoniło szczęśliwego zwycięzcy. To oznacza, że kumulacja wzrosła do zawrotnych $975 milionów. Nagroda może być wypłacana przez 30 lat w ratach bądź jednorazowo, jednak wtedy po opodatkowaniu zmaleje do około $472 milionów. Passa bez wygranej jest bliska rekordu 41 losowań z rzędu. Ostatni zwycięski jackpot padł w nowy rok w stanie Michigan, a następna szansa na odmianę losu już dziś. Ładna sumka. Prima aprilis to, jak wiadomo, czas robienia sobie różnych psikusów, gdy wypowiadane słowa nie zawsze brane są na serio. A jak to bywa w poważnej z założenia polityce międzynarodowej? Z odsieczą przybywa tu Marcin Bąk i będzie to odsiecz nie byle jaka, bo wiedeńska. Marcinie, jak to z tym 1 kwietnia w historii bywało?
A tak, Rafale, Prima Aprilis traktowany bywał w przeszłości całkiem poważnie, bez żartów. Wiosną 1683 roku ciemne chmury zbierały się od strony Turcji nad posiadłościami habsburskimi. Cesarz Leopold I zawarł wobec tego przymierze antytureckie z królem Rzeczpospolitej Janem III Sobieskim. Przymierze zostało zawarte właśnie 1 kwietnia i czy władcy byli przesądni, czy działały inne względy, dzisiaj powiedzielibyśmy PR-owe, dość, że sam dokument antydatowano na dzień 31 marca. Przymierze skutkowało później świetną szarżą husarii pod Wiedniem i do dzisiaj trwającymi sporami, czy Polska dobrze na tym wszystkim wyszła. Ale to już zupełnie inna historia. A szarża była i tak kapitalna. A u naszych zachodnich sąsiadów radość jak po zburzeniu muru berlińskiego. Co takiego świętują Niemcy? Otóż częściowe zalegalizowanie marihuany. Niektórzy nawet uważają, że 1 kwietnia będzie kiedyś uznany za niemieckie święto państwowe. Setki osób w Berlinie dawało minionej nocy upust swej radości. Wchodząca w życie 1 kwietnia częściowa legalizacja marihuany dla wielu ze świętujących pod bramą brandenburską jest wydarzeniem wręcz epokowym. Jestem bardzo szczęśliwa i czuję ulgę. Obecnie stoimy w obliczu wielu kryzysów, na przykład kryzysu klimatycznego. A teraz mamy krótką chwilę do świętowania. Klimat musiał być niezły, ponieważ pojawiły się i takie głosy. Dla nas 1 kwietnia z pewnością będzie w przyszłości świętem państwowym. Co roku będziemy świętować legalizację 1 kwietnia. Prawo w Niemczech od dzisiaj pozwala na posiadanie przy sobie maksymalnie 25 gramów marihuany osobom, które ukończyły 18 rok życia. Natomiast w domu można od teraz uprawiać 3 rośliny konopi indyjskich. Jednak miesięcznie Niemcy mogą kupić 50 gramów używki, ale dopiero po ukończeniu 21 lat. Opozycyjna koalicja CDU-CSU już teraz zapowiada wycofanie legalizacji, jak tylko wygra przyszłoroczne wybory. Chiny pod wodą. Nawiedziły je silne burze z gradem i piorunami. Instytut Meteorologiczny wydał niebieski alert dotyczący ekstremalnych warunków pogodowych na najbliższe dni. W Chinach obowiązuje trójpoziomowy oznaczony kolorami system ostrzegania o pogodzie. W stolicy prowincji Nanchang porywisty wiatr powalił szklarnie, drzewa i latarnie. Taka pogoda utrzymuje się już od tygodnia. Intensywne opady gradu to rzadkie zjawisko o tej porze roku dla tego obszaru. Tutaj każdy żółw się liczy i to dosłownie. W hiszpańskiej Almerii grupa ochotników, ekologów i biologów zamiast szukać w terenie czekoladowych jajek poszukuje żółwi greckich zagrożonych w Andaluzji wyginięciem. Każdy znaleziony żółw otrzymuje indywidualny kod zapisany w skorupie, a następnie zostanie zmierzony i sfotografowany. Kiedy znajdziemy żółwia, zapisujemy go w naszej bazie danych, a jeśli już to mamy, pobieramy próbkę krwi do celów genetycznych. Wykonujemy również różne pomiary ciała. One mówią nam, jak zwierzę rośnie i w jakim jest stanie. Każdy zmierzony i spisany osobnik wraca na swoje miejsce, które wcześniej ochotnicy oznaczyli czerwono-białą taśmą. Miłego życia. Z pewnością będzie miłe. Święta, święta i po świętach. Co znalazło się na ludzkich stołach, wiemy doskonale. Ale jak wyglądało świąteczne śniadanie u lwów? Oczywiście po królewsku. Jak nakazuje tradycja, do lwiej diety dodano jajka. Jednak uwaga lwic, najbardziej przykuły te plastikowe pisanki nasmarowane mięsnymi zapachami. Zwierzęta musiały się nieźle namęczyć, by dostać się do ich środka, jednak gra była warta świeczki. U chorzowskiego mrówkojada wielkiego również święta pełną parą. Plan dnia jest znany. Najpierw kąpiel, może być długa, w końcu święta nie trzeba się śpieszyć. Trzeba za to dobrze zjeść, brzuch musi być pełny. A po zjedzeniu oczywiście drzemka. Taki rozkład jazdy chyba dla wszystkich świętujących brzmi znajomo. Napięcia pojawią się w pogodzie. W święta jest super, ale zaraz po nich czeka nas spore ochłodzenie. Nadciąga cyklon Patrycja, a wraz z nim burze, deszcze i porywisty wiatr. Co jeszcze przyniesie nam figlarna Patrycja? Dużą amplitudę temperatur. W Łysomicach na przykład wartości na termometrach spadną z 22 do 12 stopni, a gdy dodamy do tego porywisty wiatr, to odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Patrycja da się we znaki również mieszkańcom Łańcuta. Tam ochłodzi się do 10 stopni, pojawi się deszcz, miejscami także zagrzmi. Nieco cieplej będzie w Bielsku Podlaskim. Tam 13 stopni i do tego mokro. Deszczowa aura spóźni się o jeden dzień. W lany poniedziałek pasowałaby jak ulał, ale tak to już bywa w pogodzie. A jak bywa w sporcie? Ano na ogół tak, że gdzie dwóch się nie umie bić, tam trzeci korzysta. W angielskiej Premier League tym trzecim został Liverpool, który skorzystał na bezbramkowym remisie Arsenalu z Manchesterem City. W efekcie The Reds z dwupunktową przewagą rozsiedli się w fotelu lidera. Trwało to latami. Taka postawa może dziwić, szczególnie, że Liverpool ograł wcześniej Brighton 2-1 i objął prowadzenie w wirtualnej tabeli. Jej skład Puchar za Mistrzostwo Hiszpanii coraz bliżej gabloty w Madrycie. Miejscowy Real nie wlał nadziei w serca kibiców Barcelony, ogrywając mocny Athletic Bilbao. Pewna wygrana 2-0 to zasługa świetnej gry w kolektywie, ale też dwóch goli Rodrygo. Brazylijczyk trafił już po raz 10 w tym sezonie, a jego ekipa ma już 8 oczek przewagi nad Barcą.
Jannik Sinner nie grzeszy cierpliwością Włoch błyskawicznie, bowiem 74 minuty rozprawił się z Grigorem Dimitrowem, wygrywając finał prestiżowego turnieju w Miami. Dziwić może tylko szybki przebieg oraz dominujący styl zwycięstwa 22-latka. Dimitrow był ostatnio w życiowej formie, ale w finale nie miał nic do powiedzenia. Jeremy Sochan liczył, że rozegra wszystkie 82 mecze w sezonie regularnym NBA, ale kontuzja kostki zatrzymała jego serię na 74 występach. Diagnoza nie jest optymistyczna. Sochan zapewne nie zagra do końca sezonu, co oznacza, że w sumie opuści 8 spotkań. Prima aprilis, prima aprilisem, ale niektóre rzeczy warto wziąć sobie do serca na poważnie. A my opinie naszych widzów traktujemy bardzo serio. Surfując po internecie, znaleźliśmy coś, co szczególnie przykuło naszą uwagę i za co szczególnie dziękujemy. Co pan sądzi o przejęciu TVP przez nowy rząd? To najgorsze kurczowiki zrobili rzecz, bo ja też oglądałem i TVP, i TVP Info, i nam naszą kurde polską telewizję zabrać, a teraz chcą zrobić całką niemiecką telewizję. Dobrze, że ta nasza chociaż kochana republika kurde jest, że jej na razie nie likwidują, bo jak już likwidują, to już my się w ogóle nic nie odezwiemy do nikogo. Tak nam zrobią, że będziemy takie tumany, że ani człowiek o Bożym świecie nawet nie będzie wiedział. Już nie mówię kurde, co w Polsce się dzieje. Tam kłamią ze wszystkich stron tylko jak kurde mogą. No i proszę, paradoksalnie najbardziej poważną analizę rynku medialnego w Polsce dostaliśmy w Prima Aprilis. Przy niej te wszystkie dęte dane fachowych ośrodków badawczych wyglądają jak żart. A teraz serio, co przed nami w Ekspresie Plus? Najstarszy wyrób miedziowy w Polsce. Archeolodzy natrafili na siekierkę. W Niemczech odbył się konkurs rzucania jajkami na odległość. Zawodniczka Arsenalu Frida Manum straciła przytomność na murawie. Ekspres Plus odjeżdża za chwilę. Proszę nie wysiadać z wagonów. Nie warto. Do zobaczenia. Uff, zagrożenie było realne, ale rządzący poszli po rozum do głowy i wycofali się z najmniej popularnych propozycji. Podwyżki cen żywności jednak nie będzie. Z listy lektur szkolnych wykreślona zostanie Olga Tokarczuk, ale zostaną Sienkiewicz i Kossak-Szczucka. Mało tego, paliwo na niektórych stacjach już dziś kosztuje 5,19. Jaka szkoda, że Prima Aprilis obowiązuje zaledwie jeden dzień w roku. Ekspres Plus, Rafał Patyra, ruszamy już na poważnie. W przyszłą niedzielę wybory samorządowe. Kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów, a także na radnych mają już niewiele czasu, aby przekonać nas do swoich programów. Chrześcijanie i muzułmanie spożyli posiłek przy stole o długości 2 km, bijąc tym samym rekord najdłuższej wspólnej kolacji w Belgii. Bitwa o Monte Cassino doczekała się pierwszej ekranizacji. Dramat wojenny Czerwone Maki w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza trafi do kin w najbliższy weekend. Rozpoczął się ostatni tydzień kampanii przed wyborami samorządowymi. Do urn Polacy pójdą już w przyszłą niedzielę. Brakiem politycznego wyczucia wykazał się Rafał Trzaskowski, który zaliczył wpadkę wizerunkową. Potknięcie szybko wykorzystali politycy opozycji. Na ostatniej prostej kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski postanowił pokazać trochę politycznej kuchni. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi. No i rewelacyjnego dyngusa. Aleś wymyślił. Nagranie, na którym Rafał Trzaskowski siedzi za stołem, podczas gdy jego małżonka pracuje w kuchni, wywołało falę krytyki i zostało szybko usunięte z sieci. Politycy Zjednoczonej Prawicy wykorzystali okazję, by wbić szpilkę prezydentowi stolicy. Drodzy warszawiacy, z okazji zbliżających się świąt, nie mogę tak bez jedzenia. Dlaczego ona mi jeszcze jedzenia nie przyniosła? Rywalem Rafała Trzaskowskiego w stołecznych wyborach jest m.in. Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. W Prima Aprilis kandydat przedstawił kolejne obietnice wyborcze. Nowa obietnica wyborcza. Na każdym placu Warszawy powstanie strefa relaksu za 1 000 000 zł. Każdy warszawiak będzie mógł za pomocą taśmy klejącej samemu skonstruować wygodne miejsce do siedzenia. Zwycięzca konkursu na najlepiej złożony fotel będzie mógł ze mną nagrać klip w kuchni. W najbliższy piątek Prawo i Sprawiedliwość planuje zorganizować dużą konferencję podsumowującą kampanię samorządową. Ogromna tragedia w warszawskim Ursusie. Nie żyje 4-osobowa rodzina. Prokuratura nie wyklucza rozszerzonego samobójstwa.
niedzielę wielkanocną w jednym z domów w Ursusie dokonano makabrycznego odkrycia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło do rodzinnej tragedii. Znaleziono 4 ciała. Są to 4 dorosłe osoby, 2 kobiety i 2 mężczyzn. Na ciałach widoczne były obrażenia. Służby powiadomili bliscy, którzy rano przyjechali prawdopodobnie na święta. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie przekazał wstępną hipotezę, mówiąc, że tutaj niewykluczone jest tak zwane rozszerzone samobójstwo. Do imponującego znaleziska doszło w powiecie chrubieszowskim w miejscowości Matcze. Siekierka to najprawdopodobniej najstarsze znalezisko wyrobu miedzianego odnalezione na terenie Polski. Ma ponad 7 cm długości i prawie 5-centymetrowe ostrze. Towarzyszące wykopalisku fragmenty ceramiki przypisują siekierkę kulturze trypolskiej, co zaskakuje, bo zasięg tej kultury to tereny m.in. dzisiejszej Bułgarii, Rumunii oraz Mołdawii. Znalezisko zostanie przekazane zbiorom muzeum w Chrubieszowie. Wszyscy są zaproszeni do wspólnego posiłku. Z taką ideą przy 2-kilometrowym stole w Belgii zasiedli zwolennicy dialogu. Spotkanie było połączeniem celebrowania muzułmańskiego iftaru i chrześcijańskiej Wielkanocy. Tysiące mieszkańców Antwerpii zebrało się w niedzielny wieczór w dzielnicy Burgerhout, aby wspólnie świętować chrześcijańską Wielkanoc i muzułmański iftar. Staramy się jednoczyć ludzi. Staramy się zacząć od tego, co ich łączy i wykorzystywać odmienność religii i kultury, aby łączyć ludzi i cieszyć się świętami. Uczestnicy wydarzenia wspólnie spożywali posiłek przy stole o długości 2 kilometrów, bijąc tym samym rekord najdłuższej wspólnej kolacji w Belgii. W czasach, w których obecnie żyjemy nie tylko w Belgii, ale na całym świecie istnieje wiele napięć. Czy jest więc lepszy sposób na zebranie ludzi do stołu? Jedzmy razem i faktycznie zacznijmy od więzi i tego, co nas łączy, a nie skupiajmy się tak bardzo na tym, czym się różnimy. W zeszłym roku do kolacji przy kilometrowym stole zasiadło 2,5 tysiąca osób. W tym roku było już ich około 7 tysięcy, a stół został wydłużony 2-krotnie. Jajka można nie tylko ozdabiać, święcić i jeść. Jajkami można nawet rzucać. Dobrze wiedzą o tym w Horhausen w Niemczech, gdzie odbył się konkurs rzucania jajami wielkanocnymi. Chodziło o to, by rzucić jak najdalej. Był jednak jeden haczyk. Jajo musiało pozostać nienaruszone. Do pobicia rekord 73 metry, a technik na to jest wiele. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu. Każdy radzi sobie inaczej. Niektórzy mówią o sposobie trzymania jaj między palcem wskazującym i kciukiem. Inni wolą rzucać po wysokim łuku, podczas gdy inni mają tendencję do rzucania bardziej płasko. Na przestrzeni lat powstały bardzo różne techniki rzucania. Chociaż jajka kolorowe i pięknie zdobione, chętnych do ich rozbicia nie brakowało. 3, 2, 1, wystartowali plastikowe rowerki trójkołowe dla dzieci, a na nich dziesiątki odważnych dorosłych w kolorowych przebraniach. To brzmi jak świetna zabawa i taka właśnie była. W San Francisco w Kalifornii miłośnicy prędkości ścigali się przez 2 godziny. Love the speed. Uwielbiam prędkość. Czuję, że jadę szybciej niż się wydaje. To niesamowite być tam na dole i mieć wrażenie, że jedziesz bardzo, bardzo szybko. Czas ukończenia wyścigu nie miał znaczenia. Liczyły się kostiumy, doping kibiców i oczywiście wiatr we włosach. W nadleśnictwie Pińczów zostały ustawione 2 nowe strefy ochrony ostoi bociana czarnego, miejsca rozrodu i regularnego przebywania na tamtejszym terenie. To bardzo ważne dla gatunku tych rzadkich i chronionych ptaków w naszym kraju. Strefa obejmuje obszar do 200 metrów od ich gniazda. Takich miejsc w pińczowskich lasach jest już 7, bo właśnie tam na drzewach bociany czarne budują swoje okazałe siedliska, a teraz dodatkowo ściśle strzeżone. Życie próżni nie znosi, za to potrafi znieść takie jaja, że najlepsze kurynioski wymiękają. Kto obejrzy plusa do końca, zobaczy rzeczy, jakich najstarsi kibice nie pamiętają. Kto to widział, żeby bramkarz drugiemu bramkarzowi takie numery wywijał? Szczegóły za chwilę. W kwietniu wystartuje podróż do najgłębszych zakątków globu. Wszystko za sprawą warsztatów i filmów o himalaistach. W Krakowie odbędzie się Navigator Festival. Co łączy teatr i parlament? Widowisko. Z przymrużeniem oka spojrzymy na politykę za sprawą sztuki warszawskiego teatru Kwadrat. Formuła 1 i motocyklowe mistrzostwa świata z jednym właścicielem. Bitwa o Monte Cassino, uznawana za jedną z najbardziej zaciętych w czasie II wojny światowej, doczekała się pierwszej polskiej ekranizacji. Dramat wojenny Czerwone Maki w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza trafi do kin 5 kwietnia. Tę produkcję trzeba zobaczyć. Czerwone Maki to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier. Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka. Był Rosję wraz z armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca w kombinatora i drobnego złodziejaszka, jednak zetknięcie się z żołnierzami drugiego korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią, że przejdzie głęboką przemianę. Zdjęcia do filmu kręcono w Polsce, Chorwacji, Bułgarii i we Włoszech. Produkcja trafi do kin w piątek. Najlepsze filmy podróżnicze w jednym miejscu. Na horyzoncie Navigator Festival 2024. To emocjonująca podróż do najbardziej odległych zakątków świata. W programie pokazy filmowe, spotkania z twórcami, warsztaty i wystawy. Zobaczymy m.in. opowieść o wybitnej polskiej himalaistce Wandzie Rutkiewicz i film o eksploracji najgłębszej kanadyjskiej jaskini. Festiwal odbędzie się od 12 do 13 kwietnia w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie.
A teraz przenosimy się do teatru, a dokładnie do świata polityki. Sztuka Okno na parlament to brawurowa komedia pomyłek, w której trudno jest odróżnić prawdę od zmyślenia, bo w polityce nie zawsze wszystko jest przejrzyste, a jeśli do tego wybuchną liczne skandale, to takie pożary ciężko się gasi. Czy jest szansa na ratunek, czy czekają nas przedterminowe wybory? Spektakl można obejrzeć w warszawskim Teatrze Kwadrat 2 i 3 kwietnia. Pogoda nie przestaje nas zaskakiwać. Wszyscy mieliśmy już nadzieję, że piękna wiosenna aura zagości na dłużej, a tu prima aprilis. Czekają nas opady deszczu, wiatr, a nawet śnieg, całkiem serio. W środę o poranku na północy krajobraz może się na chwilę zabielić. W ciągu dnia pojawi się śnieg, który wraz ze wzrostem temperatury zacznie przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na pozostałym obszarze spadnie deszcz bez śniegu. Na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie do 13 na południu. Ciśnienie zacznie rosnąć w czwartek, wzrośnie także temperatura. Zanotujemy od 10 do 16 stopni na Podkarpaciu. W całym kraju opady deszczu. Piątek przyniesie nam wyższe temperatury, najcieplej na południowym zachodzie do 20 stopni, południe kraju bez opadów, ze słoneczną, spokojną aurą. Niewielkie opady pojawią się w centralnej i północno-zachodniej Polsce. Wielkanocne jaja także na boiskach Ekstraklasy. I to zupełnie serio, nie żaden tam prima aprilis. W meczu 26. kolejki Puszcza Niepołomice zremisowała z Radomiakiem 1-1. Rzadkiej urody był zwłaszcza wyrównujący gol. Nic dziwnego, że internet zapłonął. Robota była prosta, złapać piłkę do przysłowiowego koszyczka. Oliver Zych chyba jednak nie obchodzi świąt Wielkanocy. Bramkarz Puszczy źle wykalkulował kozioł piłki i cóż, nie trzeba mówić, że sam stanie się teraz kozłem ofiarnym. Jego drużyna zażarcie walczy o utrzymanie, a strata punktów w meczu z mającym takie same cele Radomiakiem może odbić się czkawką pod koniec sezonu. Zdjęcia dzięki uprzejmości Kanal Plus. To już nie déjà vu, a niestety piłkarska codzienność. Christian Eriksen, Abdelak Nouri, a teraz zawodniczka Arsenalu Frida Manum. Norweszka zasłabła w końcówce meczu z Chelsea i po 7 minutach interwencji medycznej opuściła murawę na noszach. Jej stan zdrowia jest już stabilny, ale w związku z coraz bardziej napiętym kalendarzem powstaje zasadne pytanie. Czy warto narażać zdrowie sportowców, aby tylko zarobić nieco więcej pieniędzy z wpływów meczowych? Wolne sądy? Wolne żarty. Ostatnio głośno o prokurator Ewie Wrzosek. Przypominamy, podczas składania przez nią wniosków do sądów, mających zablokować działania PiS w sprawie mediów publicznych, doszło do grubych nieprawidłowości. Wnioski najprawdopodobniej powstawały poza prokuraturą z pomocą prywatnej kancelarii. Słowem, ta sprawa pachnie bardzo brzydko, ale niektórym to zupełnie nie przeszkadza. Kim bylibyśmy, gdybyśmy nie potrafili obronić Ewy Wrzosek, nie zostawia się na placu bitwy swoich, szczególnie najdzielniejszych z dzielnych. Czyli doktryna Neumana obowiązuje w najlepsze. Jak będziesz z nami, będziemy cię bronić jak niepodległości, bez względu na świństwa, jakie popełniłeś. Dla nich prawda nie ma znaczenia. Za to my wspominamy dziś tego, który się narodził, żeby dać świadectwo prawdzie. No i to chyba podstawowa różnica. A co proponuje nam program dzisiaj? Popatrzmy. Drugi dzień zmartwychwstania pańskiego. VAT w górę. Od dziś za żywność Polacy zapłacą więcej. Wybory w Turcji. Opozycja wyprzedziła partię Erdoğana. Na program dzisiaj zaprasza Magda Bałkowiec. Start o 19:00, a Ekspres Republiki wróci do Państwa jutro o 16:55. Do zobaczenia.